Fundacja Ratujmy Uśmiech Dziecka zorganizowała już po raz czwarty w Nowej Rudzie ogólnopolski bieg uliczny i pierwszy górski bieg pokoju o puchar burmistrza miasta Nowa Ruda. I drugi Nordic Marsz i również są towarzyszące biegi dla dzieci i młodzieży na dystans za 120 metrów do 2000 metrów dla wszystkich dzieci z miasta i okolic, prawda? Dzisiaj właśnie zawodnicy będą się zmagać na dystansach 15 km, 6 km i 4 Nordic Walking. Bieg dla najmłodszych, ale również dla tych już biegaczy dorosłych, biegających. Wspólnie z Fundacją Ratujmy Uśmiech Dziecka organizujemy tutaj ten bieg i widzę, że cieszy się rzeczywiście dużym zainteresowaniem. Przed chwilą bieg na 1000 metrów, wcześniej 500, wcześniej 120. Od najmłodszych dzieci do najstarszych biegaczy dzisiaj w Nowej Rudzie uczta dla biegania. Start i meta wszystkich biegów znajdowała się na noworudzkim rynku obok ratusza. W zawodach brało udział blisko 100 zawodników z różnych regionów naszego kraju, przeważającej większości z województwa dolnośląskiego. No w Nowej Rudzie już tutaj biegałem dwunastkę, później był bieg gdzieś w 90 latach, już go nie ma pod Radków i z powrotem, tam koło stadionu był start i meta, to brałem udział, no i na nartach tutaj też Karłów, Spalona. No już niedługo będzie prawie rok tak, takich biegowych, bo amatorskich jakby ten, no to biegam, no żeby no, zaczęło się od tego, żeby schudnąć. Co mógłbyś powiedzieć na temat tego biegu? Pierwszy raz będziesz w nim występował? Tak. Trudny będzie dla ciebie do pokonania dystans? Nie. Już dużo razy z rzędu miałam pierwsze miejsce, a nigdy nie miałam jakoś trzeciego. Lubisz biegać? Lubię bardzo. Jestem pierwszy raz tutaj, jestem zadowolony, tylko że trochę pogoda nie odpowiadała, trochę kropiło i było ślisko. Ale było fajnie. Lubię biegać i na WF-ie w szkole miałem 5 kółek dookoła szkoły właśnie. Na kilometr miałem. No i właśnie tak chciałem pobiegać jeszcze raz. Właściwie to bieg był dość krótki, może nie było takich kryzysów typowych, ale faktycznie ostatnie okrążenie już się dawało we znaki, w szczególności na zbiegach. No, zadowolony jestem, bo chociaż powiem szczerze, że mocna ekipa była, tak ja powtarzam, że silna konkurencja przyjechała z całej Polski, mocni chłopacy przyjechali, coraz lepsi biegacze, ale udało mi się gdzieś zaklasyfikować na 5., 6. miejscu Open, więc zadowolony jestem. Po pierwsze super bieg, w fajnym miejscu w Nowej Rudzie, super sceneria, trasa bardzo wymagająca, tak jak kolega Marcin wspomniał, czołówka biegaczy przyjechała, także było się z kim ścigać, pozytywnie. Jestem zadowolony, poprawiam coraz lepsze czasy, osiągam, także naprawdę biegajcie wszyscy razem, uprawiajcie sport, bo to wszystko chodzi, żeby się lepiej czuć. Wszystkich zainteresowanych wynikami zawodów odsyłamy na stronę internetową zapisy-online.com.